Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest środa, 2 listopada. W liturgii obchodzimy wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsza liturgia słowa, kochani, każe nam spoglądać na śmierć z perspektywy zmartwychwstania. I w pierwszym liście do Koryntian święty Paweł mówi do nas, że przez jednego człowieka śmierć przyszła na cały świat, na wszystkich ludzi. I tak jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Jezusie Chrystusie wszyscy są ożywieni. I śmierć nazwana jest dzisiaj przez świętego Pawła, że jest wrogiem, ale jest to wróg, który jako ostatni zostanie pokonany przez miłość Chrystusa. Kochani, w ciągu każdego miesiąca przeżywam różne pogrzeby, prowadzę uroczystości pogrzebowe. Rozmawiam z ludźmi, którzy dzielą się swoim cierpieniem i również widzę, jak bardzo przeżywają ten moment pogrzebu, szczególnie moment, kiedy trumna czy też urna wkładane są do grobu. Widzę, jak bardzo trudno, z ogromnym trudem przychodzi im rozstać się z tymi osobami, z którymi mają taki niedosyt, że niektóre rozmowy nie zostały jeszcze dokończone. Czasem zabrakło słowa dziękuję, słowa przepraszam, słowa kocham Cię i chcieliby dalej kontynuować tę relację. Natomiast Pan Bóg przychodzi nam z pomocą. Powiem Wam, kochani, że naprawdę z serca współczuję wszystkim ludziom niewierzącym. W ich pojęciu śmierć jest końcem wszystkiego. Natomiast my wiemy, że na śmierć nie trzeba się zgadzać, ona po prostu przychodzi i już. Natomiast jeśli chodzi o życie wieczne, to Pan Bóg również oferuje życie wieczne każdemu człowiekowi, życie wieczne z Chrystusem, ale również jest życie wieczne ludzi, którzy są potępieni. Potrzeba, kochani, naszej modlitwy, naszej pamięci modlitewnej. Zmarli, którzy są po tamtej stronie, dla siebie już nic nie mogą uczynić. Oczywiście w ciągu całego swojego życia dokonują różnych wyborów. I to nie jest tak, że teraz, jeżeli ktoś umrze w grzechu śmiertelnym, odrzucał całe życie Pana Boga, to teraz jesteśmy w stanie wykupić, nie wiem, mszami świętymi czy jakimiś ofiarami, różańcami. Tego nie da się zrobić. Jeżeli człowiek sam podjął decyzję w ciągu swojego całego życia, że odrzucał Chrystusa, to żadne nasze modlitwy w tym nie pomogą, aby był zbawiony. Natomiast jeżeli są tacy wierni, którym brakuje trochę czegoś do zbawienia, dlatego że z ludzkiej ułomności gdzieś tam upadali w grzechy, aby Pan Bóg ukazał im swoje miłosierdzie, my właśnie modlimy się, chcemy wesprzeć ich swoją modlitwą. Chciałbym, kochani, opowiedzieć Wam teraz pewną historię z życia mojego dziadka od strony mamy, dziadka Henryka, który ciężko chory leżał w szpitalu i poprosił mnie, abym przyjechał do niego, wyspowiadał go i przyniósł komunię świętą. Udzieliłem również namaszczenia chorych. I po spowiedzi patrzył mi tak głęboko w oczy, z taką ogromną niepewnością i wątpliwościami, i mówił: Piotruś, powiedz mi, czy Bóg naprawdę istnieje? Powiedziałem: dziadku, wierzę w to z całego serca. Aha. Ale powiedz mi tak prywatnie, czy naprawdę Bóg istnieje? Dziadku, z całego serca wierzę, że po tamtej stronie istnieje życie po życiu, że tam Bóg na nas czeka. Aha. Ponieważ był to pierwszy piątek miesiąca, byłem potrzebny w parafii, więc musiałem już wracać. Napisałem mojemu dziadkowi na takiej żółtej kartce, wiecie, takie z przylepcem, Jezus Cię kocha. A ponieważ łóżko mojego dziadka było tuż przy ścianie, przykleiłem mu na ścianie napis Jezus Cię kocha. Wieczorem zadzwoniła do mnie moja mama i mówi: wiesz, dziadek zmarł, ale wiesz, patrzył na tę kartkę, którą mu napisałeś. Był uśmiechnięty i był taki bardzo spokojny, odszedł z tego świata. I bardzo cieszyłem się z tego powodu, że mój dziadek przeszedł na tamtą stronę pojednany z Chrystusem. Wiedziałem, że to, czego ja nie potrafiłem dać mojemu dziadkowi, czyli taką pewność, on kiedy przekroczył próg, ten próg śmierci, z tamtej strony miał już absolutną pewność, Pan Bóg już go do wszystkiego przekonał. Pozwólcie, kochani, że opowiem Wam jeszcze jedną historię, również związaną z moim dziadkiem, ale tym razem z dziadkiem od strony mojego taty, czyli dziadkiem Stefanem. Pewnej nocy przyśnił mi się, byliśmy tak jakby w jakimś takim muzeum i wtedy spytałem, mając taką świadomość, że dziadek już nie żyje: dziadku, czy jesteś w piekle? Powiedział: nie, nie jestem. Dziadku, a czy jesteś w niebie? Też jeszcze nie jestem, ale już niedługo mogę być, jeśli się za mnie dobrze pomodlisz. I pamiętam, że wtedy obudziłem się, pomyślałem sobie, być może to był zwyczajny taki sen,
A być może była to prośba mojego dziadka o modlitwę. Poszedłem na mszę świętą przed lekcjami, przed szkołą. Wyspowiadałem się, przyjąłem komunię świętą za mojego dziadka. Później w kolejnych dniach poświęcałem modlitwę różańcową. Po jakimś czasie znów przyśnił mi się mój dziadek. Byliśmy w takiej jakby komórce, w takiej piwnicy z takim długim korytarzem. I zwróciłem uwagę na sweter mojego dziadka. Mówię, dziadku, jaki ten sweter jest taki miły w dotyku. I powiedział, to jest tylko symbol tego, że jest mi już dobrze. Przyszedłem ci podziękować za modlitwę. Teraz już nigdy nie będę ci się śnił. Teraz idę, aby całą wieczność spędzić z Ojcem Niebieskim. Mam nadzieję, że tam spędzimy tę wieczność razem. Będę tam na ciebie czekał. Kochani, być może był to tylko sen, a być może było takie, jakieś takie przesłanie, które Pan Bóg dał mi zrozumieć, żebym jednak wspierał modlitwą tych wszystkich, którzy odeszli z tego świata. Kiedy prowadzę pogrzeby, to bardzo często czytana jest taka Ewangelia według świętego Jana, w której Jezus mówi, że w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. I chcąc upewnić się, mówi, znacie drogę, dokąd idę. Ale Tomasz powiedział, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? I wtedy Jezus mówi o sobie, ja jestem drogą i prawdą i życiem. To stwierdzenie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę, czasem też jest przedmiotem takich wątpliwości wielu, również chrześcijan, którzy nie wiedzą, co jest po tamtej stronie, po drugiej stronie. Kiedy stają w obliczu śmierci, to czasem ogarnia ich lęk. I mam, kochani, dla was teraz taką propozycję. Jeżeli chcielibyście, abym odprawił mszę świętą za waszych zmarłych, to napiszcie ich imiona, może nawet imiona i nazwiska, u dołu w komentarzach. Natomiast teraz na zakończenie tego zielonego pastwiska pomódlmy się wspólnie za naszych wspólnych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.